Tenis stołowy, inaczej ping-pong. Jest to gra, w której biorą udział dwie lub cztery osoby. Polega ona na odbijaniu piłeczki rakietą tak, by przeleciała nad siatką lub obok siatki na drugą połowę stołu. Początki tego nietypowego sportu datuje się na lata 80. XIX wieku. Z biegiem czasu gra stawała się coraz popularniejsza nie tylko w Anglii, skąd się wywodzi, lecz i na całym świecie, w tym i w Polsce. Dziś na terenie kraju mamy wiele klubów sportowych, które zrzeszają miłośników i fascynatów tego sportu, a wśród nich UPKS Błękitni Arga Leopoldów. Klub ten został wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez starostę Ryckiego w 2002 roku. I od początku klub związany był z tenisem stołowym. Na początku klub prowadził tutaj nauczyciel wychowania fizycznego. I tak jak powiedziałem, związany klub jest przede wszystkim na dyscyplinę tenis stołowy. Szkolimy młodzież, przychodzą również dorośli. A poza tenisem również prowadzimy zajęcia piłki nożnej dla najmłodszych dzieci. Po 15 latach od założenia jest czym się pochwalić. Błękitni w chwili obecnej biorą udział w rozgrywkach drugiej ligi. Liga składa się z 12 zespołów. W pierwszej rundzie gramy systemem każdy z każdym. W drugiej rundzie powstaje grupa awansowa, czyli pierwsze 6 zespołów, co w grupie awansowej grają między sobą. I grupa spadkowa, która walczy o utrzymanie w drugiej lidze, to jest grupa spadkowa. Przed tygodniem zainaugurowaliśmy rozgrywki w Lublinie, zremisowaliśmy. Dzisiaj we własnej sali będziemy podejmowali drużynę Woli Osowińskiej. Jak mówi Marcin Grzyb, jeden z zawodników UPKS Leopoldów, wysiłek i ciężka praca to tylko nieliczne czynniki, które wpływają na jakość gry. Przede wszystkim dobry zawodnik tenisowego powinien cechować się odpowiednią koordynacją ruchową, szybkością reakcji, dobrym przygotowaniem motorycznym, no i mentalnym, tak? Trening tenisowego jest bardzo zróżnicowany. Występuje tutaj bardzo duża ilość powtórzeń, każda akcja jest inna. Żeby osiągnąć jakieś tam znaczące efekty, przynajmniej 3 razy w tygodniu, 2-godzinny trening z zastosowaniem elementów na wiele piłek, treningu tak koordynacyjnego, nauka serwisu, doskonalenie, różne rotacje i wszystko, co jest z tym związane. Zdecydowanie takie cechy posiadają zawodnicy z UPKS Leopoldów. Wynik, jaki osiągnęli podczas drugiej kolejki, wróży same sukcesy. Kolejny mecz odbędzie się 22 października, gdzie zmierzył się z Piaskowią. Nie pozostało nam nic innego, niż życzyć Błękitnym równie dobrego wyniku.